żeby weź to obejmił. Dobra. To jest taki polski problem. Ale wiesz co, to jest niesprawiedliwe, bo ja nie mam żadnych notatek. Ale dobrze, możesz poczytać, o czym będziemy rozmawiać. Witam Państwa serdecznie w progach Automation Trader. Pan Maciej Ornowski, prezes Racing Logistics Solutions. Witam Cię serdecznie, Maćku. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać na temat pandemii, na temat łamanych łańcuchów dostaw, inteligentnych rozwiązań, które oferujecie jako firma. Więc może na początek, jakbyś powiedział tylko, czym się zajmujecie i przedstawił. Maćku, w pierwszej kolejności bardzo mi jest miło. Dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tutaj być, więc ogromne dzięki. Jestem pod ogromnym wrażeniem też, w jaki sposób się rozwijacie i w jaki sposób Automation Trader podchodzi profesjonalnie do marketingu, więc ogromne gratulacje. Myślę, że zaowocuje to w przyszłości na pewno dla firmy i dla rozwoju, także naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem jeszcze raz. Nazywam się Maciej Ornowski i tak jak wspomniałeś, małe sprostowanie, nie jestem prezesem, ale jestem dyrektorem zarządzającym Racing Logistics Solutions. Mówiąc o naszej działalności, to zajmujemy się integracją systemów automatycznych, magazynowych. Jesteśmy integratorem i dlatego wydaje mi się, że mamy tutaj też wiele tematów, które możemy poruszyć. Powiedzmy, możemy siebie traktować na zasadach dostawcy i egzekutora, powiedzmy, projektów automatyki przemysłowej, ogólnie to ujmując, ale rzeczywiście specjalizujemy się w automatyce magazynowej, czyli najbardziej nas interesuje tutaj optymalizacja procesów logistycznych i dążenie do tego, aby to, co się dzieje w magazynie, było po pierwsze jak najtańsze, a po drugie jak najbardziej optymalne. I od tego my jesteśmy, zajmujemy się tymi zagadnieniami od podstaw, czyli od zagadnienia, od problemu po konkretne rozwiązanie tego problemu poprzez automatyzację. Świetnie, bo to jest przyszłość. Teraz w obecnej sytuacji, czy to właśnie związanej z pandemią, z tym, co się dzieje, łamanymi łańcuchami dostaw i tą ogólnie taką niepewnością na świecie i tym, że dużo osób było zamkniętych w domach przez dłuższy okres czasu, więc jakby ta automatyzacja jest no, takim odpowiednim, myślę, kierunkiem nieuniknionym, który nas czeka w najbliższych latach i dziesięcioleciach pewnie. No ale chciałem porozmawiać właśnie o tym okresie takim pandemii. To jest dosyć ciekawe, bo mówi się, że część biznesów, część powiedzmy branż gdzieś tam no, wykorzystała tą szansę. Można powiedzieć o tym sektorze technologicznym, czy tych wszystkich sklepach internetowych, tak? Co się dzieje, że ten wzrost tej sprzedaży internetowej tak bardzo poszedł do góry i to jest zauważalne przez osoby, które są w branży. Ale też chciałem właśnie zapytać Ciebie, jak z Twojej perspektywy, no jako dostawcy, które gdzieś tam właśnie pomagają optymalizować koszta i automatyzować te wszystkie procesy logistyczne, jak to u Ciebie wyglądało? Czy Wasz biznes też poszedł do góry, rozwinął się, nie wiem, pozyskaliście nowych klientów, zauważyliście większe zainteresowanie? Pandemia i ten okres COVID-u to był taki dla wielu branż ciężki okres do przejścia i zresztą wydaje mi się, że w dalszym ciągu będziemy jeszcze skutki tej pandemii odczuwać przez długi czas. Rzeczywiście dla branży, ogólnie mówiąc, automatyki przemysłowej, no, to jest taki złoty czas, powiedzmy, rozwoju. Że pomimo tego, że rzeczywiście pandemia to był taki trudny czas, to dla niektórych branż był to naprawdę taki moment ogromnego boomu i rozwoju. Nie chcę powiedzieć, że to nie było zagrożenie dla firm, natomiast jeżeli ktoś zbudował swoją strategię na zasadach, że może być to szansa, to na pewno zwyciężył. Wydaje mi się, że pandemia spowodowała, właściwie skutkiem pandemii było to, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli załamanie łańcuchów dostaw. Zwycięzcą na rynkach były te firmy, które już wcześniej pomyślały o magazynowaniu, o optymalizacji tych kosztów magazynowania.
Więc firmy, które wcześniej się zautomatyzowały, na pewno mają ogromną przewagę konkurencyjną nad innymi. To nie jest powiedziane oczywiście, że nie warto tego zrobić w tej chwili, bo nie wiemy, kiedy będzie następny taki moment przełomowy. Także warto o tym myśleć i warto budować swoją strategię biznesu, robiąc takie proste analizy biznesowe. Tak, dla naszego biznesu zdecydowanie pandemia to był wzrost. Firmy w większości przypadków nie rezygnowały z powodu pandemii z inwestycji, a wręcz przeciwnie, zaczęły o nich myśleć. Więc taką naturalną konsekwencją jest to, że w tej chwili no, mamy dość duże zainteresowanie systemami magazynowymi i ich automatyzacją. I myślę, że te owoce będziemy zbierać jeszcze przez jakiś czas. Mam taką też ogromną nadzieję. Sam fakt, że jesteśmy jako Resing Logistics Solutions w Polsce i aktywnie działamy na rynku, w zasadzie pojawiliśmy się na rynku w połowie zeszłego roku, czyli jest to niecały rok, więc możemy powiedzieć, że spokojnie w Polsce dopiero wystartowaliśmy z naszym biznesem, ale jest to też konsekwencja pandemii, czyli zainteresowania rozwiązaniami magazynowymi w naszym regionie oraz w regionach tutaj Europy Środkowej i Europy Wschodniej. I to zainteresowanie jest i będzie. Też jestem tego zdania. To jest to proces, który właśnie pandemia przyspieszyła. Ten proces właśnie automatyzacji i optymalizacji kosztów, no też związany z tym, że cały czas, jeżeli porównamy czy to rynek europejski, czy polski, no jednak to zapotrzebowanie na pracowników, na osoby, które mogą tworzyć organizacje jest bardzo duże, a jest ich niewystarczająca ilość. To na pewno wszelkie te rozwiązania, które związane są z automatyzacją, no pomagają prowadzić biznes. Słuchaj, Maćku, zobacz, jak bardzo się zmieniły pod wpływem pandemii nasze nawyki zakupowe. Jak wiele produktów pozyskujemy teraz online, tutaj mam na myśli już taką typowy segment, który też jest, którym my jesteśmy bardzo zainteresowani, czyli e-commerce. I jeżeli spojrzymy sobie na historycznie, jak ten rynek e-commerce się rozwijał, to jeżeli spojrzymy na te pierwsze momenty pandemii, to tam jest wzrost na poziomie 30%. W tej chwili rynek e-commerce w 2021 roku był warty 94 miliardy złotych. Prognozy mówią, że do 2027 roku będzie to wartość 180 miliardów złotych. Dwukrotność, czy podwojenie wartości. Tym na pewno będziemy musieli się mierzyć i jakby nasz lifestyle się zmienia, tak jak powiedziałeś, przez pandemię, to, że większość produktów, czy tam część produktów, które zamawialiśmy stacjonarnie, no jednak robimy to teraz używając komputera i robiąc to online. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, dosyć też myślę ciekawą. To jest kwestia tego, że wy jesteście firmą międzynarodową, tak, z jakby spółką matką w Holandii. I czy sam fakt tego, że macie umocowanie silnym partnerze zagranicznym, właśnie pozwolił wam może w lepszy sposób, łatwiejszy sposób przejść przez ten okres pandemiczny? Czy właśnie to jest jakiś taki plus dla was? Czy... Wiesz co, jeżeli chodzi o sam okres pandemii, to raczej nie oceniałbym w kategoriach, czy jesteśmy częścią grupy międzynarodowej, czy nie. Natomiast sam fakt prowadzenia biznesu w Polsce, sam fakt rozmowy już z klientem końcowym o ewentualnej inwestycji, która, no nie oszukujmy się, automatyzacja to wiąże się z dość dużymi nakładami inwestycyjnymi, to zdecydowanie takie poczucie bezpieczeństwa klienta i fakt, że jesteśmy częścią dużej międzynarodowej grupy, bo jesteśmy częścią grupy Royal Racing, która de facto jest na rynku od 180 lat, czyli to jest bardzo duża grupa i duży kapitał, na pewno zwiększa to poczucie bezpieczeństwa takiej inwestycji. No i sam fakt, że będąc częścią, możemy powiedzieć, że Racing Logistics Solutions jest taką dywizją zajmującą się tylko i wyłącznie automatyzacją magazynów oraz zagadnieniami związanymi z logistyką, to de facto są cztery spółki tworzące tą dywizję. Jest to spółka oczywiście matka w Holandii, Racing Logistics Solutions, spółka w Niemczech działająca pod brandem AM Logistics Solutions i jeszcze jedna spółka w Austrii, no i w tej chwili też my. Natomiast tworzymy grupę, która ma ogromne doświadczenie w realizacji projektów związanych z automatyzacją. Dlatego będąc częścią tej grupy, na pewno zwiększamy po pierwsze bezpieczeństwo takiej inwestycji, a po drugie mamy też ogromne doświadczenie jako zespół
międzynarodowy w realizacji takich zagadnień. No to na pewno duża wartość dodana dla klientów i wydaje mi się, że też właśnie postrzeganie przez klientów takiego partnera jak Racing Logistics Solutions jest bardzo pozytywne i może być dobrze odbierane poprzez to, że właśnie macie wsparcie gdzieś tam. Oczywiście, że tak. Słuchaj, dobrym przykładem może być system magazynowy AutoStore, którego jesteśmy oficjalnym dystrybutorem i partnerem. To rzeczywiście takich realizacji w Niemczech mamy ponad 100 i na rynku niemieckim mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wdrożenia systemu magazynowego AutoStore. Trochę słabszy wynik mamy w Holandii, tam jesteśmy na drugim miejscu, natomiast patrząc holistycznie i patrząc na region, w którym działamy, no to zdecydowanie możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem na rynku AutoStore. Globalnie to wychodzi trochę inaczej, natomiast oceniając rynki tam, gdzie my działamy, no to na pewno jesteśmy numer jeden. Świetnie, więc moje następne pytanie, jakby kontynuując ten wątek, jak oceniasz stopień zautomatyzowania może tutaj poszczególnych krajów, bo wspomniałeś, że w Niemczech ponad 100 inwestycji, w Polsce wystartowaliście niedawno, więc tak wydaje mi się, że jednak tutaj ten region ma ogromny potencjał pod kątem automatyzacji, pod kątem rozwoju różnego rodzaju aplikacji, już nie tylko magazynowych, logistycznych, ale też innego rodzaju, które usprawniają produkcję, procesy produkcyjne. I możemy powiedzieć, że Polska też jest takim liderem, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tutaj inwestycje zagraniczne. Mam na myśli przede wszystkim związane z produkcją, tak? No bo część produkcji w obecnej sytuacji, która dzieje się w Azji czy tam w Chinach, są takie głosy, że będzie przenoszona w rejony Europy Środkowo-Wschodniej, powiedzmy Polska, Czechy, Słowacja, może Węgry. Więc tak zastanawiam się, jak ty postrzegasz ten, powiedzmy, stopień zautomatyzowania, jeżeli chodzi właśnie o nasz przemysł, powiedzmy, tutaj w Polsce. No oczywiście biorąc pod uwagę twoją specjalizację związaną z logistyką i magazynowaniem, bo to jest dosyć ciekawe. A zaciekawiło mnie właśnie to, że wspomniałeś, że tam ponad 100 inwestycji w Niemczech, tak? No to wydaje się sporo, tak, no, jeżeli chodzi o branżę. To jest sporo rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o sam stopień zautomatyzowania Polski, no to na chwilę obecną on nie jest jakiś nadzwyczajny, co dowodzą też liczby. Tutaj możemy przytoczyć, że na początku tego roku chyba mieliśmy gęstość robotyzacji na poziomie 52 robotów na 10 tysięcy pracowników przemysłowych. To jest taki wskaźnik, który mniej więcej pokazuje, gdzie jesteśmy technologicznie usytuowani na tej mapie. I to jest wynik, który na pewno daje ogromny potencjał do rozwoju. Gdybyśmy Polskę porównali ze Słowacją, Czechami, no to poziom tej automatyzacji, robotyzacji na Słowacji jest dużo wyższy, bo to jest wskaźnik na poziomie 180 robotów na 10 tysięcy pracowników. Natomiast w Czechach samych też jest niewiele mniej, chyba 160. Mówię te liczby trochę z pamięci, mogę się mylić. Natomiast no, ten poziom w Polsce jest jeszcze dość niski. Na pewno to jest wskaźnik, który się będzie poprawiał. Wzrost jest na poziomie około 9% w skali roku. No ale te 9% to jednak, żeby dogonić Słowację, Czechy, no to jeszcze trochę to potrwa, żebyśmy dogonili te kraje. Już nie mówiąc o samych Niemczech, gdzie ten poziom jest ten wskaźnik jest na poziomie około 600 robotów. Okay. Także mamy co robić i to w sumie dla nas bardzo dobrze. I wydaje mi się, że powiedzmy ten trend rozwoju w kierunku robotyzacji, automatyzacji będzie jeszcze silniejszy, ponieważ zobaczmy, już nie mówię o samej pandemii, nie mówię o konflikcie w Ukrainie i samej sytuacji geopolitycznej, ale sam fakt, że brakuje nam pracowników i te braki są odczuwalne. Są odczuwalne w magazynach, są odczuwalne na produkcji. Także wydaje mi się, że nie mamy za bardzo wyjścia z tej sytuacji, jeżeli chcemy się rozwijać jako kraj, jako region, ponieważ ja zawsze spotykam się z taką, powiedzmy, odwrotną argumentacją, jeżeli chodzi o samą automatyzację, że przecież automatyzacja i robotyzacja odbiera nam pracę. Ja się z tym totalnie nie zgadzam,
ponieważ człowiek z natury jest istotą myślącą i kreatywną. I tą kreatywność trzeba wykorzystać i za tą kreatywność powinniśmy płacić. Natomiast za czynności, które tego nie wymagają, na przykład jak pobieranie produktów w magazynie, za zachodzenie po magazynie, za szukanie tych produktów, już niekoniecznie powinniśmy, wydaje mi się, że racjonalnie byłoby wykorzystać jednak tego człowieka do zupełnie innych celów niż do, powiedzmy tutaj w cudzysłowie, takiego głupiego, do głupiej pracy, którą może wykonać za nas maszyna. I wydaje mi się, że to jest największa argumentacja, dzięki której powinniśmy podejmować decyzje, jeżeli chodzi o samą automatyzację, robotyzację, to tam powinniśmy szukać rozwiązań alternatywnych do człowieka i zauważmy, że taka inwestycja w robota, inwestycja w automatyzację jest często jednorazowa. To znaczy, my nie musimy za tą maszynę płacić, nie musimy płacić pensji za tą maszynę. Właśnie nawiązując do tego, że właśnie nie musimy płacić pensji, nie musimy, taka maszyna będzie, czy ten robot no nie pójdzie na L4, będzie zawsze funkcjonalny albo dłużej niż człowiek, no bo wiadomo, że też pewnie jakieś prace serwisowe, wymiana części, no tutaj trzeba by było zadbać o taki, powiedzmy, takie wsparcie, tak? Czyli jak już zostanie uruchomiony, no to żeby było do kogo się zgłosić, żeby ten ktoś nam pomógł na wypadek, powiedzmy, jakiejś awarii, jakiejś sytuacji, kiedy będzie przestój. I myślę, że tutaj to jest też ważny czynnik przy wyborze partnera, przy tego typu inwestycjach, że zawsze jest warto, jest zawsze czas i miejsce i jest numer telefonu, kontakt, żeby z kimś się, z daną osobą się skontaktować i powiedzmy załatwić, wyjaśnić problem. Zgadza się. I tu i w takich czynnościach świetnie się sprawdza człowiek. Dokładnie, dokładnie. Odpowiedni człowiek. Jako alternatywa dla powiedzmy tych takich prostych zadań, które można zautomatyzować. W 100% się zgadzam. Słuchaj Maćku, zobacz, jeszcze jeden taki argument ci przytoczę. Zobacz, jesteśmy w trakcie kryzysu energetycznego i najprawdopodobniej cena energii pójdzie do góry, nawet nie wiemy o ile. Tego jeszcze po prostu nie wiemy, ale na pewno to nastąpi. Zobacz, co się dzieje, jeżeli my zdecydujemy się na automatyzację, robotyzację. Roboty nie potrzebują światła do pracy, także możemy śmiało mówić tutaj o oszczędności energii w samej hali, czy to jest hala produkcyjna, czy to jest magazyn, nie ma to większego znaczenia. A na przykład 10 robotów naszego systemu AutoStore zużywa tyle energii, co odkurzacz elektryczny. To niesamowite. Czyli zauważ, ile energii jeszcze jesteśmy w stanie zaoszczędzić i jak bardzo racjonalna może być ta decyzja o inwestycji i jak poprawia się nasz wskaźnik ROI. Czyli możemy powiedzieć, że okej, jesteśmy, żyjemy w czasach niepewności, nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jakie decyzje podejmą osoby rządzące mocarstwami. Nie wiemy, gdzie to wszystko dąży. Natomiast wiemy na pewno to, że możemy się przygotować na wszelkie tak zwane czarne łabędzie, które mogą nas dopaść w biznesie. I między innymi decyzja o automatyzacji, robotyzacji może doprowadzić do sytuacji, w której my naprawdę będziemy oszczędzać i wskaźniki ROI pokażą, że w zasadzie jesteśmy w stanie tą inwestycję zwrócić w bardzo szybkim czasie. I to może nastąpić wkrótce. Co więcej, takie instalacje robotów, na przykład AutoStore, możemy zasilić też za pomocą fotowoltaiki. Okej. Okay. No to jest bardzo ciekawe to, o czym mówisz, bo to jakby w nadchodzącym kryzysie energetycznym, albo który już jest, tylko my jeszcze tego tak mocno nie odczuwamy, to rzeczywiście jest pewna alternatywa. Ale jeszcze wróćmy do kwestii może łamania łańcuchów dostaw, bo to dosyć też zaburzyło naszą tutaj biznesową egzystencję. Wiele firm się z tym boryka, wiele problemów i logistycznych, i powiedzmy budżetowych z dokończeniem projektu, czy z wystartowaniem nowego.
Chciałem się zapytać, jak tutaj, jak to, że właśnie to, w czym my się specjalizujemy jako firma, czyli w dostarczaniu komponentów, części zamiennych, pomaganiu w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach awaryjnych, jak sytuacja związana właśnie z niedoborem tego typu komponentów? Wiesz co, powiem przewrotnie, to zależy. To zależy też od rodzaju projektu. U nas, w naszej branży automatyki przemysłowej i magazynowej, możemy wyróżnić dwa rodzaje takich projektów. To są projekty rozwojowe i projekty odtworzeniowe. Teraz w zależności od tego, jaki to jest projekt, to inne komponenty nam są potrzebne do realizacji takiego projektu. Jeżeli to jest na przykład projekt odtworzeniowy polegający na wymianie samych czujników optycznych czy indukcyjnych, wszystko jedno, to tutaj zauważyliśmy, że nie mamy problemu z realizacją takich zadań. Natomiast jeżeli mamy wszędzie tam, gdzie musimy wykorzystać jednostkę centralną CPU, PLC, no to rzeczywiście zauważyliśmy, że mamy ogromny problem z pozyskaniem tych komponentów, czy to wysp I/O, a jeszcze idąc dalej, moduły safety takich wysp, no to tutaj zauważyliśmy, że mamy ogromny problem, który bardzo często kończy się renegocjacją umów z klientami ze względu na brak dostępności tych komponentów. Natomiast wiesz, to jest taka sytuacja, że my jesteśmy w niej w tej chwili, nie wiemy, jaki będzie finał, a umowy, które zostały zawarte z klientami, zostały zawarte przed tą całą sytuacją, czyli nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. No i tutaj wracamy do tego punktu wyjścia, o którym mówiłem, czyli wygrywają ci, którzy już wcześniej o tym pomyśleli, czyli poprzez odpowiednie magazynowanie i składowanie swoich produktów, części zamiennych. To na pewno procentuje w tej chwili. Natomiast ze względu na sam koszt magazynowania, no często nie są to decyzje racjonalne w momencie, kiedy mamy prosperity. Czyli mamy wszystko dostępne. W zasadzie możemy powiedzieć, że realizujemy projekty na zasadzie just in time. I podejrzewam, że nie zmienimy tego modelu zbyt szybko. Natomiast na pewno jest to do analizy i do podjęcia jakichś racjonalnych decyzji w tym zakresie. Ale rzeczywiście muszę przyznać, że tegoroczne realizacje są obarczone pewnym ryzykiem. Wiem, Maćku, też, że jako Automation Trader nam też bardzo pomogliście. I rzeczywiście muszę przyznać, że pomimo tego, że projekt, o którym mówię, nie był realizowany w Polsce, a w Holandii, wy zdecydowanie mieliście produkt, którego my poszukiwaliśmy, był dostępny, zamówiliśmy i projekt się udało ukończyć. Miło to słyszeć, że udało się pomóc, bo to jest dla nas taki drive, to co nas napędza, kiedy rzeczywiście możemy klientowi pomóc, rozwiązać jego problem, usunąć awarię, bo to też bardzo często się zdarza, to jest jakby nasz core i w tym się specjalizujemy, gdzie działamy szybko, sprawnie, no staramy się pomagać, jeżeli jest taka potrzeba, więc tutaj bardzo dziękuję za miłe słowa. Ale jeszcze chciałem poruszyć jeden temat, bo tak jak wspomniałeś właśnie, jeżeli chodzi o produkty, które oferujecie, czy ten AutoStore, tak, ale jest jeszcze grono robotów, tak, które tutaj macie w portfolio. Jak klienci reagują na tego typu inteligentne rozwiązania, które są w waszym portfolio? Czy obserwujesz właśnie taki entuzjazm na zasadzie zróbmy to, mamy budżet, ok, idziemy w to, czujemy, że ta automatyzacja, to ten postęp, ten powiew postępu, który idzie wraz z nowymi czasami, czy to jeszcze jest na zasadzie takiego właśnie niedowierzania, jeszcze analizowania, podchodzenia do tego bardzo, bardzo skrupulatnie i gdzieś tam mierzenia, sprawdzania budżetów, czy to jest na zasadzie, hej, kurczę, czujemy, że to jest to, że powinniśmy iść w to. Widzimy, co się dzieje na świecie. Może zaraz będzie problem w ogóle z dostępnością i z komponentami, ponieważ, tak jak wiemy, sytuacja w Azji się zaognia. Więc no, ciekaw jestem, jak tutaj klienci z twojej perspektywy patrzą na to, czy nadal jest taki dystans u nas, jakby na zasadzie takiej właśnie poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Wiesz co, ja ci powiem, że entuzjazm oczywiście jest.
ponieważ te technologie, i tutaj mówię o AutoStore, o innych technologiach, na przykład bazujących na robotach mobilnych, czyli AMR, to są technologie, które naprawdę rewolucjonizują rynek magazynowy. I rzeczywiście posiadanie takiego systemu u siebie w magazynie, u siebie w hali produkcyjnej, to na pewno jest coś bardzo fajnego, ale jak to jest w biznesie... Na zasadzie zabawki, tak. Ale wiesz, biznesowo to się nie spina do końca. To znaczy, ta decyzja jednak musi być racjonalna. To wszystko musi być odpowiednio policzone, biznes case stworzony i my pomagamy taki biznes case stworzyć od samych podstaw. Bardzo dokładnie analizujemy sytuację, jaka jest w magazynie, czyli tutaj musimy odpowiednio dobrać performance takiego magazynu, odpowiednio musimy dobrać gęstość takiego magazynu, także tutaj każdy czynnik ma znaczenie. Konkludując, Maćku, chciałbym poznać Twoje perspektywy na przyszłość. Nie wiem, oceniając, powiedzmy, sytuację tą taką geopolityczno-ekonomiczną i biorąc pod uwagę branżę, w której działasz, jak zapatrujesz się na przyszłość i jak to widzisz? Czy masz takie myśli, które mógłbyś tutaj podzielić się może opinią z nami? Oczywiście, chciałbym umieć przewidywać tą przyszłość. Niestety nie mam takich zdolności, ale na pewno skupimy się na tym, w czym jesteśmy najlepsi, czyli w pierwszej kolejności na systemie magazynowym AutoStore, w drugiej kolejności na systemie opartym na robotach mobilnych Geek Plus i dodatkowo jeszcze na picking robotach z naszym partnerem No Magic. Także na tych dwóch systemach magazynowych na pewno będziemy opierać naszą strategię tutaj na nasz region Polski i Europy Środkowej, bo działamy też w Czechach i Słowacji aktywnie jako spółka polska. Także strategicznie na pewno będziemy umacniać swoją pozycję jako lider w systemach AutoStore i Geek Plus, a perspektywy, myślę, że rezultaty przyjdą z czasem same. Musimy być silni na rynku, działać wspólnie z naszymi partnerami w Holandii i w Niemczech i wspólnie osiągnąć sukces. Czyli nastawienie na rozwój, tak? Tak, nadal szukujecie klientów, partnerów i to jest ważne. Ja osobiście uważam, że i to, co obserwuję, co dzieje się w branży, co może się dziać, to też taka konsolidacja, tak? Można zauważyć, że ten rynek jednak się łączy. Tak jak wspomniałeś, że wy też działacie z różnymi partnerami, staracie się szukać rozwiązań, a z mojej perspektywy właśnie wydaje mi się, że rynek się konsoliduje, łączy na tej zasadzie, że kiedyś może postrzegalibyśmy siebie nawzajem jako konkurencja, a obecnie po prostu staramy się razem osiągać sukcesy, jeden drugiemu pomaga, czy wspiera, czy stara się, powiedzmy, wypełnić lukę, która się pojawia, a która jest związana właśnie z tymi niedoborami, które obecnie są na rynku, z tą inflacją, która niesamowicie wzrasta, a w moim odczuciu ta presja inflacyjna będzie coraz wyższa i pewnie będziemy miło wspominać okres, który mamy obecnie. Chciałbym się mylić, ale takie mam osobiste odczucia i tym chciałbym się podzielić. No i zobaczymy, tak jak mówisz, tak jak wspomniałeś, nikt z nas nie jest tutaj wróżką, nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale uważam, że ta współpraca w ramach branży, w ramach danej branży, czy nawet pomiędzy komplementarnymi branżami jest istotna i tutaj ci, którzy będą potrafili w ten sposób funkcjonować, wygrają i będą nadal na rynku. Maćku, chciałem bardzo Ci podziękować za wizytę u nas. Państwa oczywiście zapraszam na stronę internetową. Będzie kontakt do Maćka, jeżeli chodzi tutaj właśnie o zaawansowane systemy logistyczne. No i chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, powodzenia w strategiach na przyszłość. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, dzięki wielkie. Dziękuję.